Cześć, witajcie. Dzisiaj jak obiecałem, pokażę Wam monety takie jak 20-frankówki albo 20-koronówki. Będą to generalnie monety z tej takiej Unii Łacińskiej. Taka trochę była to pierwsza strefa euro w Europie Zachodniej, gdzie wybijano monety w takim samym standardzie. I dzisiaj dla porównania wziąłem monety Austro-Węgry 20 koron i 20-frankówka francuska Anioł, tak zwana. Są to monety dżankowe. Jest to złoto obiegowe, więc nie trzeba się z nim jakoś specjalnie obchodzić. Te monety były normalnie w obiegu, ale jako że ja te monety lubię, są to monety, które mają już jakiś tam czas, to wolę używać rękawic. Na początku może weźmiemy nasze floreny. Czy złapie ostrość samo, czy... Jednak muszę pomóc. Tak, 8 florenów, 20 franków mamy nawet napisane. To jest standard. Rok 92, XIX wiek, Austro-Węgry, Imperium Austro-Węgierskie. To jest moneta, pod którą właśnie Austro-Węgry chciały się podpiąć, pod tą Unię. W kolejnych filmikach będę pokazywał monety z Belgii, frankówki belgijskie oraz liry włoskie, które również były w tym samym standardzie. Wizerunek bardzo znany. Zwłaszcza dla miłośników nowego bicia dukatów. Również bardzo fajne monety. Dukaty. Świetnie się sprzedają. Łatwo jest sprzedać tanie monety, jeśli chodzi o złoto. Rand. Jest to pewna alternatywa dla monet bulionowych 1/4 uncji, czy właśnie dla dukatów nowe bicie. Jako że te monety mamy właśnie w tym samym standardzie, około 5 monet to będzie prawie 1 uncja. Monety właśnie z skromnymi oszczędnościami możemy sobie pozbierać, prawda, w każdym miesiącu po jednej takiej monecie. I nam się nazbiera. Jedna uncja złota. To jest tak, 20 franków. Francuskie, 20 franków. Tutaj mamy anioła. Obie te monety, próba 900. Proszę, 20 franków, również XIX wiek, moneta nieco młodsza, 98 rok. Są to monety bardzo rozpoznawalne w całej Europie. Nie będzie problemu, żeby komuś to sprzedać, czy to u dealera, czy to prywatnie. No ja preferuję raczej sprzedawać to prywatnie. Internet to jest coś duże. To jest duży rynek, jeśli chodzi o grupy, to z taką monetą nigdy nie będzie problemu. To jest moneta powszechnie rozpoznawalna. I bardzo dobrą zaletą jest to, że są właśnie te różne bicia tych monet. Czyli możemy sobie kolekcjonować, prawda? Jedno takie bicie, drugie takie. Z czasem będę pokazywał kolejne monety. Tych monet jest naprawdę, tych bić
awersów jest mnóstwo. Możemy sobie fajnie pokolekcjonować, zrobić sobie takie portfolio z monet, które są ciągle monetami. Bardzo dobrze, jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o przechowanie kapitału. No tutaj mamy przykład, to jest ponad 100-letnie monety i złoto i ciągle te monety mają wartość. Nie jest to wartość kolekcjonerska. Te monety nie zyskały żadnej wartości kolekcjonerskiej, po prostu jest ich za dużo. Ale jest to właśnie plus, jeśli chodzi o nas, bo możemy sobie te monety kupić w cenie praktycznie złomu. I wtedy nie mamy problemu, prawda? Kupujemy monetę obiegową. Nie musimy się martwić, czy się pojawi jakaś ryska, czy jakieś zadrapanie, ponieważ już te monety kupujemy w cenie obiegowej. Jest to zawsze jakieś ułatwienie. Tak. Dwie takie monety zawsze jakiś kapitał przechowają. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję.